Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj kolejna część Snow Gamingowego podcastu. I dzisiaj naszym rozmówcą będzie Sebix, który opowie nam o Królestwie 2732. No i myślę, nie tylko. Siema wszystkim Okej, z tej strony witam. Sebix. Witam cię. Także od razu cię pokażę tutaj twoje konto, bo udało mi się samemu cię wyszukać na 2732. No i właśnie, jakbyś też powiedział po prostu kilka rzeczy o sobie, jak długo grasz i jak twoja historia, powiedzmy, w Rise of Kingdoms przebiegała w takim skrócie. W sumie to gram 2 lata, mi stuknęło teraz niedawno i w zasadzie no, wszystko co się działo w ciągu tych 2 lat no, to jest wokół tego sojuszu WW w skrócie, White Warriors. I w sumie zaczynaliśmy przygodę na Królestwie 2518, tam się w sumie wszystko zaczęło. I to było już kupę czasu temu w sumie, no bo 2 lata no, to trochę już czasu jest jakby nie patrzeć. Muszę powiedzieć, że jak na 2 lata gry, to masz naprawdę bardzo dobre statystyki. Także fajnie, fajnie ci tutaj idzie. No i właśnie, 2732 to jest królestwo, w którym teraz jesteś królem. Także od razu współczuję, bo zawsze bycie królem to jest naprawdę duża, duża sprawa. I jakbyś właśnie powiedział trochę o 2732, bo ja słyszałem, że właśnie były takie jakby zapowiedzi, no, czy zapowiedzi, ciężko to powiedzieć. Ale coś takiego, że u was jest naprawdę Polaków bardzo, ale to bardzo dużo na królestwie. No w zasadzie to jest długa historia, no bo wszystko się zaczęło na tym 2518 i w międzyczasie po prostu, no tam nie dogadywaliśmy się, tam przejęli królestwo. To było w sumie no, jeszcze przed KVK1, tak, bo to były początki. No i tam szybko żeśmy złapali taki temat z Polakami, wszyscy połączyliśmy się tak naprawdę w ten jeden sojusz. Tam już w sumie liderowałem w tym sojuszu i tam zacząłem w ogóle swoją przygodę. Na tym 2518 był taki problem, że po prostu no, to były początki grania, tak? Wszyscy mieli małe konta. No i przed KVK1 odezwał się do nas kolega, też Polak, Kotlet, który w sumie już skończył grać 2520 i to jest w ogóle cała historia powiązana z Azim i 3090. Bo Azji zaczynał na 2520, też w sumie 2 lata temu. No i ten Kotlet to była też grupa Polaków, którzy grali z Azim na tym 2520 i to był, wiadomo, wczesna migracja, więc mogli skakać w obrębie tych królestw. No i pytali się, jak u nas to wygląda. Ja mówię, no, że w sumie jest okej. Okay. Na ten moment byliśmy chyba trzecim sojuszem w tym królestwie, tak naprawdę. No i oni wykorzystali tą wczesną migrację, zostawili Aziego na 2520 i ta cała grupa Polaków, tym między innymi Seba, HWK i tak dalej, i tak dalej, przyszli do nas na 2518. No ale to były jeszcze takie czasy, że do KVK1 tam był długi okres czasu, nie? Więc tak naprawdę oni byli u nas miesiąc, no i tam się nie dogadaliśmy, powstała wojna domowa, pierwsza, nasza, w sumie były takie trzy. No i stamtąd poszliśmy na 2515. I w sumie na tym 2515 już królem był Azji, który migrował z 2520, bo tam królestwo przejęli Chińczycy. Tak, no i jest na to. tym 2515, no tam już skoczyliśmy w sumie i to już tak naprawdę cały nas sojusz skoczył z nami. Nikogo tam żeśmy w sumie nie namawiali, ale my poszliśmy i nagle cała grupa Polaków skoczyła z nami na 2515. No i tam już było nam w sumie czas, no już powstały 2 polskie sojusze pełne, po 150 osób tak naprawdę. No wiadomo, że tam w międzyczasie ktoś się wykruszał, ktoś dochodził. Tam zagraliśmy KVK1, w którym trafiliśmy 2520. Wiadomo, Azji nie miał z nimi dobrych kontaktów, więc no, przegraliśmy, bo to już było takie no, najsilniejsze królestwo w regionie. I nie było szans z nimi tak naprawdę wygrać. No i to KVK1 było takie na straty. Sobie robiliśmy swoje, wiadomo, no, to były początki, tak, KVK1 to wiadomo, no, to jest początek grania, masa błędów jakiś tam. No i w międzyczasie no, skończyło się to KVK1, później przyszło KVK2, które wygraliśmy na 2515. Powerem skoczyliśmy tak naprawdę na top 2 sojusz. Ale no tam była też ekipa taka, no Azji to jest Amerykanin, nie? I on miał sojusz, który był top 1 na 2515,
Drugim sojuszem, takim według siły, był sojusz Arabów. No i my jako taka trzecia i czwarta siła tego królestwa to byli Polacy, nie? No i na tym KVK2 my żeśmy pokazali naprawdę się z bardzo dobrej strony. Wygraliśmy. My później no tak, mieliśmy taką aktywność, że po prostu bez nawet dużego wydawania pieniędzy wskoczyliśmy sobie na top 2 z siłą. I oczywiście no ci Arabowie nie dopuszczali sobie tego, wiadomo jak to Araby. Nie chcieli przyjąć tego za bardzo do świadomości. No ale jakoś tam zagraliśmy. No i zagraliśmy KVK 3. I tu znowu trafiliśmy na 2-5-2-0 i 2-5-1-8 w ogóle, którzy później zgrali się razem na tym KVK 3, więc przegraliśmy to KVK 3 po wygranym KVK 2. No i ci Araby na KVK 3 po prostu odmówili w ogóle chęci udziału, nie? Nie wzięli udziału w tym KVK 3, więc wystartowaliśmy z sojuszem Aziego tym top 1 i my jako top 3, nie? Oni w ogóle nie weszli tak naprawdę do zaginionego królestwa, nie? Ci Arabowie. Aha, no mówię to, super. Bo to dosyć istotna kwestia w ogóle w tym wszystkim, nie? No i tam w sumie żeśmy naprawdę mocno pociągnęli w tym KVK 3, no wszyscy się tak, no to było bardzo takie obciążające w ogóle całe królestwo, nie? No a jak topowy sojusz nie zagrał z wami, to w ogóle, no że i cokolwiek wiesz. walczyliście, to było dużo. No i po tym KVK 3, krótko zaraz po tym, jak wróciliśmy na Home Kingdom, była taka sytuacja, że ci Arabowie stwierdzili, dobra, to przyjmujemy królestwo, bo oni są wypompowani, że top 1 sojusz, czyli Aziego i my jako top 3. No i na domiar złego, wiadomo, to były konta, które, większość tych kont od tych Arabów, to były konta, które skoczyły przed KVK 2, więc im się odblokowały, odblokowali dowódcy z Soku, nie? No i wiadomo, no to my biegając tam jakimś sunem i tak dalej, no to nie mieliśmy szans, tak? Bo tak, u nas tak, wszyscy tak. zaczynali jakby tą grę. Włącznie z Azji. No wiadomo, Azji już tam biegał sobie no, te piątkami i tak dalej, bo to spender, ale... No ale my nie mieliśmy szans. No i summa summarum oddaliśmy im to królestwo, nie? No, oni popalili wiele miast. I teraz była taka sytuacja, że po prostu Azji na szybko szukał królestwa, na które możemy skoczyć, żeby no, uratować w ogóle część ludzi. I tak dalej, bo tam zamki płonęły, wiadomo, nie? Jasne, jasne. Jak to przy wojnie, no i zdogadał się tam z królem z 2-5-3-4 na to, że całe królestwo 2-5-1-5, wiadomo, oprócz Arabów, migruje na to 2-5-3-4. Mając na myśli po prostu jego sojusz i nasz, nie? Mieliśmy sobie tam wybrać. No ale to było na takiej zasadzie, że ten tam królem był taki, no kaczka, miał nick kaczka i to nie był Polak, nie? Nie, to był Niemiec chyba, bodajże. No ale on się zgodził, także no całe królestwo 2515 można powiedzieć zaskoczyło na 2534. No i po migracji tam wszystko niby było dogadane, skoczyliśmy, no to wiadomo, my byliśmy tam od razu jako top 3, a z jego sojusz był jako top 2 i oni mieli top 1 sojusz, nie, tam wiadomo. No i w ogóle, jeżeli tak my tam skoczyliśmy, no to królestwo to 2534 nagle miało taki power, że tam blisko pod Imperium, nie? Wiadomo, no, całe królestwo, dwa królestwa się połączyły, nie? Tak. No i co, no tam w międzyczasie, nie wiem, to jakiś się później okazało, że to był 16-latek w ogóle, który nas przyjął. Tam starsi gracze, którzy byli na 2-5-3-4 w ogóle nie wiedzieli o jego planach, my przyszliśmy. No i dobrało nas do toku, no bo to było przed pierwszym sokiem naszym, nie? Dobrało nam takie królestwa, że no po prostu dostaliśmy takie wciry, no że masakra, nie? Nie było co zbierać. Mało tego, on wymyślił sobie ten król kaczka, że jako, że mamy taki power, no to o tym też było dosyć głośno, bo było dużo filmów w ogóle na YouTubie o tym, o tej sytuacji, że on wymyślił, że po prostu mamy udawać martwe królestwo, nie? I on w czasie matchmakingu i tydzień przed wymyślił, że mamy nie robić fortów, nie logować się w ogóle do gierki, nie zrobić zbiorów. I to nawet Cheezgul o tym nagrał odcinek, jest nawet na YouTubie o tym, nie? No. O tej sytuacji u nas. No i to w ogóle podziałało całkowicie w drugą stronę, nie? Dlatego my taki łomot dostaliśmy na tym KVK. No bo dobrało nam najmocniejsze królestwa, jakie były chyba do dobrania, nie? Na tamten moment. I po prostu, no nawet nie wyszliśmy ze 4, nie? No, to znaczy, tak, także myślę, to że to jest całkowicie w drugą stronę, nie? Wy mieliście pewnie taką ogóle siłę, że to nie było co w ogóle. Mieliśmy no, nadzieję na to, no że dokładnie. dostaniesz jakieś
Słabsze No i królestwo. co? No, no i Azji się wtedy no, mocno wkurzył, że tak powiem, delikatnie mówiąc, że taki nie wypał, że całe królestwo migrowało, że miało być inaczej. No i wymyślił ten projekt Kocka. I mieliśmy się przygotowywać tam 2 miesiące. I to chodziło oczywiście o królestwo to docelowe 3090, nie? No i po prostu zbieraliśmy, zrobiliśmy tam serwer Discord, że szukaliśmy chętnych z tych różnych królestw, na których już byliśmy poprzednio, zbieraliśmy jakichś mocnych graczy. Ale no ja stwierdziłem, że ja tam się nie piszę na granie od nowa, bo szkoda mi było konta, a zanim by można było migrować na KVK 2, to jest znowu pół roku. Wiadomo, nie? Poza tym, no tyle ludzi, co tu przyszło, no mówię ci, no skoczyło całe królestwo na 2, 5, 4. Teraz wszystkich zostawiać, bo Azji wymyślił projekt skoczka, nie? No, no to ja mówię, no to nie, no to szukam jakiegoś królestwa, gdzie po prostu nas przyjmą. No i szukałem po małych seedach, nie? No i znalazłem to 2732. Wiadomo, to nie jest łatwe, nie? No tam pisałem do tylu królów, że to jest masakra, nie? No ale w końcu znalazłem to 2732. No i tam królową była Amerykanka. Więc no, poszło szybko dosyć negocjacje, bo z Azim weszliśmy z nią na Discorda, dogadaliśmy się. No i ona nas wpuściła wszystkich. No, spuściła nas wszystkich, poszliśmy na to 2732. W międzyczasie jeszcze w ogóle na tym 2534 wybuchła wojna domowa, kolejna nasza, druga to już, bo tam po prostu Azji już wybuch z tym wszystkim, ale to już pomijając to 2534, to był taki niewypał, że tylko paszporty wszyscy stracili, surowce i tak dalej, znowu popalone zamki. No swoją drogą w ogóle to jest teraz martwe królestwo, nie? Tak samo jak 2515. Tak, właśnie tam przeglądałem, żeby sprawdzić przy okazji. No, Okej, a w ogóle, dobra. 5, w ogóle to 2520, na którym Azji zaczynał, to było Imperium swego czasu. Oni tam 4 gwiazdki zdobyli, wszystkie KVK powygrywali i teraz też jest martwe, nie? Żeby było śmieszniej. O, także tak tak też naprawdę wszędzie, gdzie byliśmy, to te wszystkie trzy królestwa się zrobiły Dead Kingdomy, nie? No, no ale wracając do 2732, no to skoczyliśmy na to 2732. Tam mieliśmy w sumie dużo rzeczy w podpunktach rozpisane, co jak dogadane, tak? Jak skoczyliśmy, bo oni wiadomo, to było też malutkie królestwo, oni tam mieli główny sojusz na poziomie 5 miliardów powera. No i oni świeżo w sumie skończyli KVK 3, więc byli przed pierwszym sokiem, nie? No i to już był w sumie styczeń zeszłego roku. No i tam poszliśmy, dogadaliśmy się z nimi, że bodajże dwa pierwsze MGE. Nie będziemy brali w ogóle udziału jako migranci, bo oni sobie rozliczali KVK. Ja mówiłem, że spoko, nie ma problemu, nie będziemy wam się wcinać, bo dla nas to jest super sprawa w ogóle, że nas przyjęliście. Azjemu też to pasowało, nie ma problemu, nie? No, a poza tym oni wygrali to KVK, trzy swoje, więc no niech sobie tam rozliczają te swoje nagrody, wiadomo, nie? No muszą ludzi wynagrodzić, więc no te dwa pierwsze MGE przystaliśmy na to. No ale co, no minęły te dwa pierwsze MGE. No i było już trzecie MG, na które normalnie mieliśmy robić zapisy z naszych ludzi też. No my w sumie jak tam skoczyliśmy, to od razu byliśmy w ogóle kilka miliardów więcej, mieliśmy siły od ich pierwszego głównego sojuszu, nie? Także no tak, to no było bo też byliście, dosyć. mieliście To też było też starsze dosyć. konta, nie? Także to było też dosyć No, no, no. śmieszna sytuacja, nie? No ale nie chcieliśmy się tam wychylać, nie robić nic. Po prostu chcieliśmy sobie spoko grać, nie? Z nimi. Bo to była naprawdę fajna ekipa. No ale co, no przyszło to właśnie trzecie MG, na które już mieli brać listę, oni zrobili sobie sami listę, w ogóle według siebie nic nam nie mówili. Byliśmy ustawieni, że mieliśmy tam sami po prostu razem wspólnie jakby dogadać tą MGE, bo tam chyba wtedy Tarik wychodził bodajże. I to było dosyć takie mocne rally. I chcieliśmy po prostu, żeby tam najmocniejsze osoby dostały, wiadomo, jakieś wyższe miejsce, nie? No, 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 jasne. No, a oni w międzyczasie sobie zrobili swoją listę. No i wysłała ta królowa tą listę na normalnie, wiadomo, Pocztą Królestwa, że no i tam były takie konta śmieszne, wiesz, po 30 milionów powera, jakieś farmy powrzucane na top 15. No to znowu Azji wybuchnie. No i stwierdziliśmy, że może, no, nie może tak być, nie? Że mieliśmy dogadane co innego, my się dostosowaliśmy. No, no i co, no i to było w sumie nie było, to była, no to była nasza taka trzecia wojna domowa, ale to już nawet rzucałeś odcinek z tego, tak, więc to była taka dosyć łagodna wojna, tam w zasadzie nic mocnego się nie działo, nie paliliśmy miast, nie? Tak, I to, tak, to było było takie na takiej przejęcie zasadzie, po że prostu Lost Temple. tak, po prostu oni nie ogarnęli w ogóle tego, nie?
Ta królowa, jej się tam dwójka dzieci urodziła w czasie, ona jej w ogóle offline nie było, pisałeś do niej, to ona 3-4 dni potrafiła nie odpisać. Stwierdziliśmy, że, no, że my jesteśmy, oni są przed sokiem, my też migrując do nich, no tak naprawdę byliśmy krótko przed następnym KVK, więc no, trzeba było no, być aktywnym, tak, w tym momencie, ludzi przygotować. My mieliśmy w ogóle sojusz dostać ich drugi, bo oni mieli wszystkie trzy pod kontrolą. No summa summarum, nie dostaliśmy, no i zaczynaliśmy od zera, nie? Tak naprawdę, no i co, no i teraz działamy, nie? I tak naprawdę co, no oni zagrali z nami to KVK, tam parę od nich osób przeszło do nas, no ale wiadomo, no po wojnie domowej, jak przyjmujesz komuś królestwo, to no różne są perturbacje i to nie jest tak hop, że od razu, wiesz, wejdziesz sobie w ciepłe, kurde, buty, nie? Jasne, jasne. No dużo, dużo ludzi musiało opuścić, później tam wiadomo, jakieś od nich osoby próbowały kraść MG. No i co, zagraliśmy tam to KVK, jedno, drugie. No i teraz trzecie w sumie wygrywamy, nie? No te dwa pierwsze KVK, które tam zagraliśmy, no to były takie na straty. Sami wiedzieliśmy, że po prostu no trzeba będzie potraktować to na zasadzie no takiej, że wyczyścić królestwo, nie? Tak, a teraz gracie Storm of Stratagems, to znaczy w zasadzie graliście, można powiedzieć, o jeszcze jesteście no w tak. Lost Kingdom, ale już jest wszystko wyjaśnione. Jak ci się podoba no to dokładnie. KVK? Bo ja ci powiem, jak tutaj myślałem, jakie tu są różne opcje. Co prawda u was tych opcji takich nie było, bo rywale dosyć szybko się poddali, ale co No myślisz o dokładnie. tym KVK? Na pewno uważam, że to jest KVK stworzone dla low spenderów i graczy free to play, nie? To jest po prostu KVK stworzone dla tych osób. Z prostej przyczyny, że można tam sobie właśnie tych dowódców parować, nie wiem, łucznika z kawalerią, poprzez wrzucenie na przykład do piechoty gracza dowódcy kawalerii, przyznając mu autarchę, nie? Ten przedmiot, i który robi ci po prostu, wiesz, no to jest bardzo dużo. My to żeśmy bardzo wykorzystywali, bo na przykład okazało się, że super garnizonem nagle się zrobiła na przykład Zeno z Ugeliangiem, nie? I to był meta garnizon, który no nikt nie mógł, nie szło tego przejść, nie? No. Tam nawet mieliśmy graczy tam w enemy, którzy mieli tam full crystal, ekwipunek z talentami pełnym. No i po prostu taki garnizon się super spisywał, nie? Gdzie na normalnym trybie no nie ma opcji, żeby tam piechota podstawić do garnizonu z łucznikiem, nie? No. Tak. Ciekawe. Wiesz, fajnie ale... sobie po prostu takie kombinacje robić, że i testować, nie? Różne warianty. Jak nie masz na przykład pełnych marszy, że masz tam, nie wiem, jednego zrobionego na maksa albo dwie pary jakieś piechoty, to możesz sobie fajnie zrobić na przykład, nie wiem, trzecią łuków, nie? Z piechociarzem połączonym. No różne są opcje. Tak. Ja myślę, że w ogóle mapa jest świetna. Ja mam takie w ogóle wrażenie, na razie przynajmniej, że to jest chyba najlepsza mapa i w ogóle najlepszy scenariusz KVK, jaki teraz jest w Rise of Kingdoms. No ale jeszcze nie mieliśmy King's Landu, zobaczymy, jak to będzie wszystko. Ale wy też mieliście, bo wydaje mi się, że u was w tej pierwszej strefie walczyliście, ale w drugiej strefie już praktycznie się poddali ci wasi rywale. I później rozgrywaliście Kingsland tak jakby między sojusznikami, chyba w kwestii To Ziguratu, była tak? śmieszna sytuacja, dokładnie. No wiesz co, my zagraliśmy to Z5, zagraliśmy z Greenwoodem, no który tam zamknęliśmy po paru godzinach. Później mieliśmy to Z6, tam nie było walki, bo to on jest tak skonstruowane, że jak najpierw masz ruiny, nie? Dopiero później przy Z7, jak się otworzy, to masz walkę z obozem, no my mieliśmy akurat wiatr, nie? No. No i tam ogólnie jest jakby tam, to zależy właśnie jak się tam sojusznicy ułożą, ale tam generalnie w tym KVK może być bardzo dużo walki, nie? Tak. Przez te przepustki, które tam są. No i co, no nasi akurat, u nas od początku było dziwnie, bo my ogólnie w tym KVK mamy, zaczynaliśmy z najmniejszym w ogóle i powerem w sumie królestwa i KP, nie? Mieliśmy najmniejsze tak naprawdę z tych wszystkich królestw. I dziwną w ogóle sytuacją było to, że przed w ogóle startem tego KVK, no wszyscy królowie tam do nas pisali, że chcieli nas na sojuszników. No nie wiem, ale to chyba przez to po prostu, że jako młode królestwo widzieli, że aktywność będziemy mieli dużo większą od nich, nie? No, no i tak to się ciekawe. ułożyło, że tak się ułożyło, że no, wybraliśmy najlepsze królestwo, to było to 1262, z którym finalnie stoczyliśmy taki friendly fight w Kingsland o gwiazdkę, nie?
No niestety tym razem się nie udało, no ale to w sumie my to wiedzieliśmy, że przegramy, bo no wiadomo, no u nas są jeszcze, no wszyscy mamy tak naprawdę dwuletnie konta. Nie wiem, no może z 10% jest graczy, którzy mają jakieś starsze konta, ale to też nie jest gwarancja tego, że będziesz miał tam przewagę w polu, nie? Także No, nawet jak my jasne, mieliśmy jasne. tam w piku, nie wiem, 300 osób online, a oni mieli 100, no to wiesz, ich oni wystawali po 5 czy tam 7 marszy, no to u nas taka pojedyncza osoba wystawia 2-3 jeszcze, nie? Tak. No, jasne, jasne, rozumiem, że to nie jest tak łatwo i to w ogóle zupełnie inna jest jakość tych marszy. No dokładnie, Także, u nas także. jeszcze mało kto ma, wiesz, pełne ekwipunki złote, no tam już nie wspomnę o technologii kryształów, chociaż z tym i tak było o dziwo bardzo dobrze u nas. No i suma summarum nie było źle, no my mieliśmy ogólnie, obraliśmy taką tutaj dosyć agresywną taktykę pod kątem, jak przejęliśmy to królestwo, to z naszą radą w ogóle w królestwie, po prostu stwierdziliśmy, że będziemy rekrutować ludzi, i będziemy też również brali małe konta, nie? Żeby po prostu Wiadomo. było różne. Wiedzieliśmy już na swoim przykładzie, że warto sobie na przykład wychować takich graczy, nie? Czyli jeżeli tam był jakiś gracz T4, gdzieś tam błądził wcześniej na jakichś azjatyckich serwerach czy coś, no to wiadomo, że on też robił błędy tak samo jak my. I warto po prostu z takich ludzi brać i mieć z czego później wybierać, nie? No i teraz ogólnie to procentuje. No dwa KFK przegraliśmy. Ale no braliśmy to po prostu pod uwagę, nie? Przed rekrutacją, bo wszyscy ogólnie tam się z nas śmiali, że kogo my rekrutujemy, że kurde migracje po 200 osób robiliśmy, nie? Jak przyjęliśmy królestwo. Ale no taka była taktyka po prostu i założenie, że mieliśmy tych graczy wziąć, bo lepiej mieć z czego wybrać, niż po prostu nie mieć tego wyboru, nie? I na przykład przed tym KVK już mieliśmy bardzo malutką migrację, bo przyjęliśmy tylko 30 osób, ale to byli sami wartościowi gracze, nie? Okej, rozumiem. No tak, to znaczy to i tak zwykle jest tak, że z tych małych kont bardzo dużo tych graczy zwykle opuści grę po drodze, więc ich koniec końców tyle później nie ma, nie? Tylko, że Dokładnie, jest później problem, jak oni dokładnie. wszyscy zaczynają rosnąć do tego właśnie 50 milionów, 60, 70 i wtedy królestwo rośnie bardzo nagle, ale to myślę, że spokojnie Wiesz tak co, jeden ktoś. my nawet wcześniej przez te pierwsze dwa KVK, bo to były takie, wiesz, jeszcze tak naprawdę robiliśmy porządek na mapie Home Kingdom, żeby to sojusze rozbudować, bo mówię ci, no my rozbudowaliśmy sojusz od zera, tak? I nie mieliśmy technologii sojuszu, ani nie mieliśmy prezentu sojuszu, niczego nie mieliśmy, nie? Także to było wszystko od zera robione. No i wiadomo, no ciężko tak zaczynać, wiesz, idziesz na sok i nie masz sojuszu nawet, nie? Żeby... No to jest Tak, taki, tak. no... Jesteś mocno w plecy, że tak powiem, na samym starcie z takimi starymi królestwami, czy nawet młodymi, które po prostu grały i miały czas, żeby to zrobić, nie? No, jasne, jasne. Okej, widzę, że tu u was w sojuszu cały czas jeszcze jest Adio gra. Czy on tam jeszcze coś streamuje, coś tworzy? Czy już gra tylko po prostu? Ostatnimi czasy to po prostu skupia się na graniu. Nawet powiem ci, że ciężko z czasem, nie? Bo przy tylu graczach, których mamy w królestwie, to ciężko jest, ci powiem, żeby tam coś pobocznie jeszcze robić, nie? Tym bardziej jak jesteś tam właśnie tak jak Adio, no wymieniamy się też R5 czasami w czasie wojny, czy tak jak mieliśmy KVK, no to po nockami też się wymienialiśmy, no to jest co robić, nie? W takim królestwie przy tylu graczach i wiadomo, jeszcze w ogóle z polskim mentalem to też jest różnie, nie? No, tak. To znaczy, ja wiesz, ja myślę, że naprawdę, ja to wielokrotnie podkreślam, że to się czasem tak wydaje, że wiesz, że polskie królestwa to muszą być gorsze. Ja myślę, że to jest naturalne. Każde królestwo, które ma jakąś jedną nację, jest gdzieś tam, to znaczy wiadomo, że różne nacje mają różną mentalność, tak? My też mamy swoją specyficzną polską, ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że wiesz, że my, wiadomo, że łatwiej się jest pokłócić z kimś, kto jest z twojego kraju, niż z kimś, kto jest z jakiegoś zupełnie innego kraju, nie? Choćby przez sam wzgląd na to, że Zdecydowanie. nie wiem, że nie tylko to są kwestie w grze, że normalnie, nie wiem, z Chińczykiem albo z Francuzem czy z Hiszpanem, to o co się pokłócisz? Pokłócisz się, nie wiem, o MGE, pokłócisz się o to, że nie wiem, że ci farmę zaatakował albo coś w tym stylu, ale nie pokłócisz się z nim o jakieś sprawy, nie wiem, światopoglądowe, polityczne, nie? A u nas się ludzie przecież bez problemu pokłócą właśnie o politykę, o tego, o wsiaka teraz, czy o cokolwiek.
tak naprawdę, bo my mamy tych tematów po prostu tysiąc dodatkowo, tak? Więc ja myślę, że tutaj też trzeba to tak na spokojnie wziąć pod uwagę. No, u nas jeszcze też udało mi się ściągnąć w ogóle przed Team KVK, w sumie przed poprzednim. Szukaliśmy takich mocniejszych graczy, którzy by też poprowadzili, wiadomo, jakieś rally, mocny garnizon, to udało mi się ściągnąć takiego top gracza z 1079, to jest Ali. No i to jest w ogóle player of this KVK, nie? Gościu wbił 2 miliony KP, drugi Zenit z rzędu wygrał, także no, to jest gościu z innej półki w ogóle, nie? Także to jest w ogóle szacun, że udało nam się go ściągnąć. No i prawdopodobnie tam jeszcze uda nam się kilku jego znajomych tam, którzy są teraz na 2489 ściągnąć, żeby też przyszli tutaj. Bo brakowało nam teraz tylko pola tak naprawdę, nie? Bo te mobilki, które oni robili, to żadne im nie przebili. Wszystkie mieliśmy praktycznie na plus. Brakowało nam, żeby też pole trochę poczyścić z tym 1262 i... No mogliśmy też jeszcze ciągnąć 2 dni, to były w sumie 48 godzin takie intensywne. I w nocy mieliśmy aktywność i w dzień, nie? Ale stwierdziliśmy, że nie ma sensu, wiesz, skoro to jest Alice i tak dalej, no to jest trzecie miejsce też nie jest złe, a wygrany KVK też nie jest, wiadomo, trzeba szanować jeszcze swoje miejsce. Z pokorą wzięliśmy to na klatę, nauka i tyle, działamy dalej, nie? Dobra, zaczynamy. Właśnie, mówiłeś o Dobra. tej aktywności 48 godzin. Właśnie, jak to wygląda u Was z aktywnością, kiedy macie walkę? Większość graczy jest z Polski. No i właśnie, co się dzieje w godzinach, wiesz, jak jest, nie wiem, u nas druga w nocy, albo te godziny po prostu, kiedy ludzie są w pracy? Czy to jest mocno u Was odczuwalne, że jest właśnie taki jeden czas, kiedy wszyscy są i wtedy jesteście naprawdę mocni, ale macie też jako królestwo taki dosyć mocny downtime. Co na poprzednich KVK to było takie mocno odczuwalne, że przy tej drugiej w nocy no, robiło się pusto praktycznie, nie? Tam zostawało po 5 osób. No i to było takie na przetrwanie, nie? Ale tutaj na tym KVK było już całkowicie inaczej. Też dogadaliśmy się dużo wcześniej, ustaliliśmy, że robimy sobie po prostu zmiany takie, nie? Z ludźmi. I po prostu część osób się zadeklarowała, że będzie w nocy. No i na przykład teraz na tym KVK o drugiej w nocy mieliśmy 70 osób online, nie? Także no było czym walczyć i kim. No i wiadomo, no tam o czwartej to się zrobiło z 30 osób, ale to wystarczyło tam może jedną flagę, żeśmy stracili, nie? Także było super pod tym kątem. No i mieliśmy też, bo przy tej rekrutacji, co mówiłem, że 30 tam gdzieś około kont ściągnęliśmy przed tym KVK, tam mieliśmy właśnie już osoby z innej strefy czasowej, nie? Także też byliśmy na plus z tym. Okej, dobra, no to super. I jeszcze muszę poruszyć jedną sprawę, która niestety cały czas się zdarzają takie, wiesz, wybity i tak dalej. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. O usunięcie fortu w strefie siódmej. To było, nie wiem, czy to było poprzednie KVK? Chyba poprzednie jeszcze, nie? Tak, to jest w ogóle temat rzeka i no trochę wstyd z tym, no ale no, tak było, no co mam ci powiedzieć, to był taki moment, że ja byłem wtedy akurat na R5 i nie wiem, gdzieś tam wracałem samochodem i Adio do mnie dzwonił na Messengerze, dawaj wbijaj na gierkę szybko, bo trzeba fort usunąć, no to ja mówię, no to wrzucę ci R5, tam ogarniesz, bo ja kieruję autem, mówię, gdzieś za pół godzinki wejdę do gierki, no to będę już normalnie aktywny. On mówi, nie ma czasu, wbijaj ten, no to wbiłem na Discorda, tam było 100 ludzi, nie? No to wiadomo, no jeden krzyczy przez drugiego, bitwa. No to ja w ogóle nie patrzyłem na mapę, tylko oni mi wysłali kordy tej fortecy, no to pa, usunąłem ją, ja tam nie patrzyłem, czy ona ma połączenie z terenem Z4, nie? No, no i summa summarum, no spalili nam tam różnymi ty chodzą, że nam pół królestwa spalili, ale to tak naprawdę było maksymalnie z 15 zamków, nie? Maksymalnie. I w sumie część tych osób od razu dostała RSS tam w dużej ilości, żeby tam wiadomo sobie wyleczyć, czy tam nawet później wyprodukować. No, błąd po prostu. Ja Nie, to muszę znaczy, wybaczyć, nie? ja wiesz, ja nie jestem, absolutnie nie chcę cię tutaj grillować w żaden sposób. Ja sam zrobiłem mnóstwo takich głupich rzeczy, wiesz, na R5 czy tam nawet R4. Ja pamiętam, jakbyśmy weszli pierwszy raz do Lost Kingdom i ja pierwszy raz miałem R5, to ja, no, nie ten fort usunąłem w domowym królestwie i nie mogliśmy wybudować w ogóle
przy samym początku, nie? Także mieliśmy z tym No straszne tak, bo jak problemy, usuniesz bo ja centralę, no to jest usuwałem wtedy złe problem, nie? porty i później musiałem najpierw wybudować w domowym królestwie jeszcze raz ten No nasz tak. port i później dopiero budować w Lost Kingdom, także No też my takie tam też wałki, przegraliśmy, że tam. to się zdarza właśnie, a tak jak właśnie mówił, fajnie, że o tym opowiadałeś, bo to jest coś, co dużo osób sobie nie zdaje sprawy, nie? Jak jesteś właśnie na takiej pozycji, że gdzieś tam jesteś tą arpiątką albo rally liderem, to później się zdarzają takie naprawdę dziwaczne sytuacje, nie? Że gdzieś tam idziesz, wracasz z pracy, a tutaj puszczasz mobilizację, bo akurat na przykład tylko ty jesteś, nie? Ja tak miałem kiedyś, że właśnie, że byłem tylko ja i ja musiałem robić te mobilizacje, nie? Więc ja je włączałem co chwilę, ale ledwo je kontrolowałem, co tam się w ogóle dzieje. No ale cóż, nie? To było na takiej zasadzie właśnie albo ja, albo nikt, więc czasem tak bywa, nie? Albo właśnie ktoś ci da jakąś informację, szybkie kordy i to idzie, nie? Ja zresztą takie błędy, powiem ci, to robię nawet niby z przemyśleniem, nie? Więc mi by to nie przeszkadzało, żebym przez 2 godziny myślał o tym, a później na koniec zrobił właśnie jakiś taki tego typu błąd, także myślę, że tutaj też bez przesady, nie? To nie jest tak. Myślę, że też No łatwo wiesz się co, no. często mówi takim graczom, którzy rzadko coś w ogóle ogarniają, nie? Fajnie się komentuje, ale tak naprawdę jak się jest na tej pozycji, to się dopiero później widzi, nie? Że to jest mnóstwo rzeczy do ogarnięcia jednak. No właśnie to czasami tak jest w tym ferworze walki, wiesz, tu presja, wszyscy na tym Discordzie wtedy byli. Ja nawet nie spojrzałem, a oni też w sumie tam mieli czas na to, żeby zobaczyć w ogóle, czy flagami jest połączony teren, nie? Bo my też wtedy, żeśmy przerzucali tą fortecę, nikt w ogóle na to nie zwrócił uwagi, że to była forteca niepołączona w ogóle z Z4. No i tak wyszło, no. No ale też z drugiej strony, no zostawiać zamki w Z7 przed King's Landem, no to jest, iść offline, no to też jest według mnie głupota i nauczka dla tych osób, nie? Tak, Tak naprawdę, nigdy. no nikt nie jest nieomylny, ja też nie jestem, jakby to powiedzieć, nie wiem, alfą i omegą i cały czas się uczę. No gram 2 lata, to można powiedzieć, że jestem świeżakiem, jeżeli... No są, mamy osoby typu Adio, którzy grają 5 lat, no to oni już wiedzą dużo o tej gierce, nie? Tak. Ja zawsze powtarzam, jak w Lost Kingdom jesteś i masz zamiar tak, że naprawdę cię nie ma, to po prostu teleport do strefy czwartej i masz luz, nie? Także No, naprawdę dokładnie. ja nie polecam za każdym razem, wtedy się nie trzeba martwić, bo szczerze ja na przykład nie rozumiem, nie? Jeżeli walczysz w King's Landzie, to żeby się cofnąć do strefy, która w sumie też jest trochę niebezpieczna, nie? Tylko żeby właśnie być gdzieś indziej. No ale cóż, to różnie bywa, tak? Też No wiesz, pewnie to by mi ktoś my znalazł mieliśmy. sytuację, kiedy ja tak robię, więc Znaczy, okej. tu był o tyle, taki problem też, że my mieliśmy w ogóle tym fortem przyblokowany pas, nie? Przeciwnika. I w momencie, jak ja go usunąłem, no mieliśmy już flagami zabudowane, nie? No ale wiadomo, no ten gasł, nie? No i to był problem. Po prostu mieliśmy ją przestawić bliżej. Teraz już nie pamiętam, co oni tam wymyślili, że co mieliśmy z tą fortecą zrobić. Ale gdzieś my ją potrzebowaliśmy, nie wiem, do tego. Czy kolejny pas zablokować, a nie mieliśmy innego fortu? No nie pamiętam już. Coś w tym stylu tam było. Po prostu, że trzeba było go przenieść. Nie, że to się usunąć, ale chcieliśmy go przenieść w inne miejsce. No i tak wyszło, nie? Głupio dla tych osób, wiadomo. No ale no, czasami no, takie błędy się zdarzają. No i to jest też nauka na przyszłość, nie? Bo podejrzewam, że jakbyśmy tego nie zrobili teraz, to być może w przyszłości i tak byśmy takie coś mogli popełnić, nie? Tak A teraz jest, no, to każdy będzie jest. zwracał na to uwagę i jesteśmy mądrzejsi o ten błąd, nie? Tak jest, ja też tak myślę, że tylko ten, co nic nie robi, się nigdy nie myli, więc jak się No, gdzieś tam to nie robi jest dużo rzeczy, proste to. ogólnie dowodzenie takimi rzeczami. Tym bardziej mówię, no, że to w ogóle tu, że my tu byliśmy, no to jest tak naprawdę pierwszy raz my dowodzimy w ogóle królestwem. W KVK tak samo my jako Kingdom z Seedu A, no to mamy zawsze pod sobą królestwo. Do tej pory było tak, że byliśmy z B. No i wiesz, no to był taki błąd dosyć wiadomo, nie? Później szyderka wszędzie na tacie. No ale, no co mam ci powiedzieć? Trzeba żyć dalej, wyciągać wnioski. I Jasne, teraz na jasne. przykład to KVK zagraliśmy mega dobrze, moim zdaniem, tak taktycznie, nie? Tak naprawdę niczym nas nikt nie zaskoczył, no ale też przeciwnicy nam dużo pozwolili, nie? Tak. Pamiętam, bo Bo... też oglądałem, jak weszliście do tej kolejnej strefy tam do walki i tam się praktycznie nic nie działo, tylko żeście ich tam No. dobijali praktycznie.
No niestety nie Kurde, udało mi się mieliśmy takie. na Kingsland skoczyć. Mieliśmy wyrównane powerem te. Mieliśmy tak właśnie fajnie zbalansowane te obozy, że myśleliśmy, że naprawdę będzie fajne, wyrównane KVK. Bo ten obóz wiatru to w ogóle jest. Tam jest chyba 10-76, to jest królestwo z Imperium, o statusie Imperium. No a tam chłopy nic nie grali, nie? No Także to ale jest. to się zdarza. Są takie imperia, które są naprawdę Nie wiem, czy bardzo oni jakieś słabe. takowery grali, czy co, ale no. Tam bardzo dużo mocnych kont. No ale też dużo farmerskich takich było widać po prostu z nami. My jak idziemy na ruiny, bo mieliśmy z nimi ruiny, no to tam no oni w ogóle nie weszli nawet ani razu na ruiny, nie? Także to dużo świadczy też o ich po prostu aktywności. Jasne. Okej, okay, no to omówiliśmy naprawdę. Jeszcze tylko chciałem wrócić, bo my jak tu przyjęliśmy do królestwa, no to był w trakcie był właśnie ten projekt tego 3090, nie? I Azji tu zdążył z nami zagrać jeszcze w ogóle jedno KVK, no i później on skoczył na KVK2, nie? Bo wcześniej nie mógł, więc jakby Tak. grał na dwa królestwa naraz. Także to też jest dosyć ciekawe i on tu do momentu opuszczenia w ogóle tego królestwa był na R5, nie? Ale po prostu później przekazał mi tą R5. No i tak sobie rządzimy już teraz, nie? Summa summarum znowu stracił królestwo, także on jest jakiś pechowy, nie? Bo tu już No, jest zobaczymy, tak, 2-5-2-0 rzeczywiście. stracił, 2-5-1-5 stracił i teraz to 30-90 też stracił. Nie wiem, coś tam. Słabo, słabo. Okej. No to życzę Wam oczywiście powodzenia na przyszłość. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam tutaj sporo graczy. Przeglądałem z tego waszego głównego sojuszu. No i teraz jeszcze pytanie, jakie macie plany na przyszłość, tak? Mówiłeś o tym, że będziecie zbierać tych graczy z tego sojuszu od gracza Achli, czy tam znajomych po prostu Tak. jego. Widać, że to jest naprawdę bardzo mocny gracz. I co, teraz planujecie na przykład, nie wiem, recovery? Czy będziecie się zapisywać, czy wiecie już, kiedy się będziecie zapisywać i tak dalej. Wiesz co, tak wstępnie rozmawialiśmy już w sumie wczoraj z naszą ekipą z Rady, że no to KVK, które mieliśmy teraz, no to było nawet w takich 50% recovery, bo no tu nie było nawet za wiele walk na flagi i tak dalej. My żeśmy no tylko w tym Kingslandzie powalczyliśmy z tym 1262, gdyby nie to. I w sumie też taki był zamiar, bo chcieliśmy też dropnąć powera, nie, naszego, Tak, tak, więc tak. nam to pasowało, że król z 1262 na to przystał, żeby zrobić taki fight, no bo oni też wiadomo, seedy z A muszą ten power zrzucać, nie, żeby nie wskoczyć na Imperium i żeby cały czas tą siłę kontrolować. I nam to było bardzo na rękę, bo my też właśnie, no u nas się urodziło dużo takich graczy gdzieś tam po 80-90 milionów, a z KP nawet nie mającym 1 biliona, nie? I to też w ogóle jest nasze pierwsze KVK, gdzie wprowadzimy statystyki, nie? Tak, Bo te tak, tak. wcześniejsze KVK nie robiliśmy tego, ale to świadomie po prostu chcieliśmy sobie stworzyć jakby community, ja takie na tym kulecie naszym, nie? Więc nie robiliśmy. Dużo osób migrowało. Wiadomo, że po migracji to takie osoby nam nie mogą nic pokazać na KVK, bo nie mają ani surowców i tak dalej, nie? Więc no nie zwracaliśmy na to zbytniej uwagi. Także te dwa KVK, które mieliśmy, to były takie po prostu, żeby zagrać, nazbierać tych surowców. Nawet to zawsze, które graliśmy, to było takie docelowe, mieliśmy recovery zagrać, ale w końcu ludzie tam chcieli powalczyć. Ktoś tam, no to było na takie zasadzie, kto chciał powalczyć, to powalczył, kto nie chce, to nie powalczył, nie? Okej, No czyli rozumiem, że i będziecie w się tym dosyć Kings. szybko rejestrować. Słucham, no tak, tutaj rozmawialiśmy po prostu, że albo jeden skip, albo wcale, zależy jaki scenariusz nam przypasuje, nie? A który byście najbardziej chcieli? To znaczy, ja bym zagrał jeszcze raz manewry, nie? Ale są różne tutaj jakby na Radzie są, jedni chcą Heroic zagrać, chociaż dla mnie to jest chyba najnudniejsze KVK, więc mój głos był na nie. Także no jeszcze będzie, podejrzewam, będziemy jeszcze o tym dyskutować wszyscy. Część Dobrze. osób chciało to nowe Tides zagrać, ale też tam dzisiaj czytałem nawet na swojakach, że tam nie ma też dobrych opinii jakichś. To znaczy Także no moim strasznie zdaniem ogólnie te wykańczające manewry są ponoć spoko, jest. nie? Jak chcecie sobie zrzucić powera, to słyszałem, że to jest dobre KVK, bo tam można kontrolować właśnie te wrzucanie tych marszy, a to zawsze sprzyja temu, żeby mieć dużo zmarłych jednostek. Więc tutaj ten. My o dziwo w tym KVK wbiliśmy ponad 40 bilionów KP, co na farmerskie KD, no bo tak można, tak wszyscy nas mówią, no jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem nawet na takich low spenderów, nie?
gdzie u nas no, większe królestwa to low spenderzy, tak? Wydają na gierkę, ale no nie wiadomo, nie są to jakieś kokosy. I no 40 milionów powera na takie królestwo, gdzie my mieliśmy przed startem KVK chyba 140, jako w ogóle całe królestwo. A teraz tam widziałem na skanie, że mamy 188, nie? Także no, moim zdaniem to jest mega przyrost. No przez jedno KVK, no to jest bardzo dużo, nie? Nie, spoko, bardzo fajnie, wiesz. Też nie ma się co przejmować tymi, co ludzie mówią, bo ja jakbym się tak przejmował, co każdy powie gdzieś tam o mnie, o moim królestwie i tak dalej, no to naprawdę szkoda gadać. Także na spokojnie, w tym KVK warto taki wiedzieć na przykład... Management od Dead Powera, który się zajmuje tym po prostu tymi, którzy nie powalczyli, ale też dużo fajnych, nieoczywistych osób się pokazało. No i szacunek dla nich, nie? Bo dzięki takim osobom też fajnie to zaczyna wszystko wyglądać. No i działamy, nie? Działamy dalej, wiemy nad czym trzeba pracować. Też mamy kilka osób, które do nas przyjdą takich dosyć mocnych. Chociaż wiadomo, że no, przy naszej sile i KP Królestwa dalej jest ciężko ściągać takie, wiadomo, topowe konta, nie? To no, jest, jasne, jasne. Wiesz, ale jak to wygląda. No. Życzę wam przede wszystkim powodzenia, bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest kwestia, często to jest kwestia szczęścia, że coś się trafi albo nie trafi. Z tymi rozpadami tych królestw to też niekiedy nie zależy od tego, czy ktoś dobrze coś wykombinował, czy źle, tylko akurat taka jest koniunktura. Znam to czasem aż za dobrze. No ale cóż, tak bywa, nie? To jest w sumie wiesz, trochę taka gra. Więc tutaj wam mogę życzyć najlepszego, ale jak właśnie wydaje mi się, że koniec końców właśnie bardzo ważne jest to, że trzyma się ta grupa znajomych, nie, którzy po prostu chcą grać ze sobą i tyle, i lubią no przy właśnie tym to jest walczyć, w tym nie? Wszystkim najlepsze, że za każdym razem, wiesz, to były jednak 3 migracje i wiadomo, no rzadko się zdarza, żeby na przykład, kurczę, nad z tego 2534 na 2732 skoczyło z 300 kont, nie? No to już jest takie community, nie? Które, wiesz, pójdzie, ufają nam, nie? Więc, wiesz, nie można ich zawieść. No i to już jest taka, można powiedzieć, mała rodzina. No 2 lata z nimi grasz, co jakiś czas tam chodzisz na tą gierkę, piszesz, wiadomo, nie? I też my mamy w ogóle takie podejście trochę inne, bo zauważyliśmy po prostu, że królestwa, które są mocno sfokusowane na same zwycięstwa, no to źle kończą, nie? Mieliśmy to na przykładzie Aziego, który chciał zrobić zawsze tylko zwycięstwo, wiesz. I stracił 3 królestwa, za każdym razem był taki fokus tylko na winy, ściągamy tylko mocne konta, a my po prostu wychodzimy z założenia, że gramy na chillu, jak wygramy to super, a jak przegramy, no to uczymy się dalej, nie? No więc i spoko, nie mamy podoba takiego, mi się to. Nie mamy takiego, wiesz, parcia, że na zwycięstwo po prostu, nie? Tak, tak, w ogóle zawsze warto... Stawialiśmy, bo mamy takie community też, nie? Że mamy dużo starszych ludzi, graczy, którzy po prostu tak jak ja, czy tam wiesz, że wrócą sobie z pracy, wejdą na gierkę, pogadają i tak dalej, nie? Jasne, fajnie, super. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, tak jak mówiłem wcześniej, pozdrawiam jeszcze raz 2732 i życzę wam najlepszego właśnie, niekoniecznie może zwycięstw, ale zawsze się wiadomo przydają, a naprawdę tak najbardziej to życzę, żeby to community właśnie trwało, tak? Żeby to była właśnie taka fajna grupa graczy, którzy lubią ze sobą grać, spędzać czas, bo to jest chyba w tym tak naprawdę w tym wszystkim najfajniejsze, że się zbieramy no, w tych swoich grupach znajomych i po prostu walczymy i bawimy się i czerpiemy przyjemność przede wszystkim z tego, a nie jest to taki jakiś totalny zamordyzm albo że ktoś wręcz nie ma z tego przyjemności, nie? Bo to mnie niekiedy też tak bawi, że ktoś no, tą się nie grę ma co traktuje nie będziemy gorzej tam imperium niż i pracę. Bardziej gramy dla fanu niż dla zwycięstw, no bo no nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. Także no nigdy nie będziemy tam imperium, które będzie topką gry, nie? Także tak, wiesz. Tak, tak. No i zawsze. Najbardziej chodzi o tym, żeby każdy czerpał fan z tej gierki. No i o to chodzi, nie? Tak jest. Dobra, dziękuję ci jeszcze raz za tą rozmowę. Także jeszcze raz Sebix z Królestwa 2732 był moim gościem i wielkie dzięki i żegnam was i ciebie też, wielkie dzięki, cześć. Dzięki, do usłyszenia, hej.